Hej, to Karolina, witam Was w kolejnym foodbooku, czyli filmie z serii Co jem w ciągu dnia. Wiele z Was tęskniło za moimi roślinnymi jadłospisami, także bardzo się cieszę, że mogę Wam dzisiaj pokazać moje letnie, sezonowe propozycje. Ale zanim do tego przejdę, chciałabym zaprosić Was do obejrzenia nagrania, które przygotowałam dla Was z kuchnią Lidla, bo na kanale Kuchni Lidla możecie obejrzeć, jak razem z Kingą Paruzel przygotowujemy cudowne śniadaniowe bowle. Nie chcę Wam za dużo zdradzać, ale każda z nas zrobiła swoją wariację na temat słodkiego bowla, słodkiej miski śniadaniowej i bardzo, bardzo jestem ciekawa, jak podoba Wam się po pierwsze ten film, po drugie nasze przepisy i który byście chętnie przygotowali. Strasznie jest tutaj głośno dzisiaj, bo mam wrażenie, że cała ulica urządza sobie remont, ale mam nadzieję, że mimo wszystko spędzimy sobie tutaj przez chwilę miło czas. I teraz ja przejdę już do moich inspiracji foodbookowych. Dzisiaj postawiłam właśnie na sezonowość, na to, że mamy lato, mamy cudowne warzywa i zrobimy cudowną frittatę, oczywiście wegańską frittatę, bo jajka tam nie będzie, frittatę z pomidorami i papryką. Następnie na obiad przygotujemy prawdziwą grecką ucztę, bo będzie to gyros, tzatziki, sałatka grecka i pita. A na koniec będzie mój absolutny faworyt, czyli sałatka Cezar, która do tej pory była tylko w moim e-booku, ale chciałabym pokazać Wam mniej więcej, jakiego rodzaju przepisów możecie się spodziewać po mojej elektronicznej książce kucharskiej. Także dzisiaj zdradzam Wam moją recepturę na najlepszą sałatkę Cezar. Oczywiście wszystkie przepisy, o których będę teraz mówić, znajdziecie na mojej stronie karolinasubańska.com, także nie musicie niczego zapisywać, zapamiętywać. Teraz Wam tylko powiem ogólnie, co tam się znajduje w tych przepisach, a szczegóły macie podlinkowane. Zaczynamy od frittaty. Słuchajcie, ja kojarzę taką frittatę z dzieciństwa, właśnie z pomidorami i papryką. Można tam dodać oczywiście szpinak, pieczarki, co tylko chcecie, ale ja postanowiłam zrobić taką najbardziej klasyczną. Powiem Wam, że to była dla mnie totalna improwizacja. Po prostu zmieszałam kilka składników, które moim zdaniem wydawało mi się, że oddadzą ten jajeczny smak. Jako bazę mamy tofu i mąkę z ciecierzycy. Dodajemy do tego takie dodatki jak czarną sól, która daje taki jajeczny posmak. Mamy płatki drożdżowe, mamy odrobinę pieprzu, mleko roślinne i to wszystko blendujemy. Generalnie frittatę wykonujemy tak, że podsmażamy sobie na patelni cebulę z papryką, potem dodajemy pomidory, ja jeszcze to sobie doprawiam odrobiną soli i pieprzu, no i przede wszystkim papryką wędzoną. I to, co jest mega ważne, to aby Wasza patelnia była odpowiednia do włożenia do piekarnika. Jeżeli takowej nie macie, to warto, nie macie innego wyjścia. Musicie te podsmażone warzywa po prostu przełożyć na przykład do naczynia żaroodpornego, do jakiejś blachy, no po to, żeby Wam po prostu ta patelnia się nie spaliła, a raczej rączka od patelni zazwyczaj to jest ten problem. Także tak jak ja to przygotowałam, to po prostu zblendowałam moje składniki na masę jajeczną i przełożyłam je do naszej patelni. Czekałam dosłownie 5 minut, tak żeby wszystko się pięknie ugotowało, upiekło, podsmażyło, zarumieniło od spodu i wtedy włożyłam patelnię do piekarnika na 10 minut. Jeszcze posypałam to płatkami drożdżowymi, miałam ochotę na taki serowy posmak. No i słuchajcie, efekt był po prostu boski. Mój brat jadł tę frittatę, jadłam tę frittatę i autentycznie smakuje jak jajko, ma genialną konsystencję, wygląda przepięknie i bardzo się cieszę, że połączyłam właśnie tofu z mąką z ciecierzycy. Jeżeli chodzi o grecką ucztę, to warto się do niej wcześniej przygotować w taki sposób, że ja Wam sugeruję zrobić Waszą tofetę, czyli fetę z tofu, z wyprzedzeniem, tak aby była ona bardziej pełna smaku i po prostu siedziała dłużej w marynacie. Także zacznijcie najlepiej właśnie od tego tofu, zamarynujcie dosłownie z podstawowymi składnikami, zostawcie na kilka godzin albo i na całą noc, albo i na cały dzień i noc w lodówce. I to samo zrobiłabym na Waszym miejscu z naszym mięsem, z naszym grosem. Użyłam do tego po prostu kotletów sojowych, które moczę w bulionie, ale spokojnie możecie je moczyć po prostu w wodzie z dodatkiem jakichś przypraw, jakby też nie jestem fanką kostki bulionowej. I tutaj fajny tip, że ja kiedy zalewam moje kotlety
bulionem, to potem przykrywam je miseczką czy talerzem, po to, żeby one rzeczywiście się namoczyły, a nie pływały, unosiły się po tej powierzchni. Po tych kilku minutach odsączam dokładnie właśnie kotlety, tak jakbyście robili schabowe sojowe. Kroję je w takie gyrosowe kawałki i marynuję. I tutaj mamy olej, sos sojowy i przyprawę do gyrosu. Absolutnie koniec filozofii. Wkładam do lodówki tak samo, im dłużej, tym lepiej. Także to są takie rzeczy, które warto przygotować wcześniej, a potem resztę to już robimy na świeżo. Żeby przygotować na przykład cesiki, wystarczy połączyć ulubiony jogurt roślinny. Ja kocham Plantona, on jest w Lidlu, zawsze w najlepszej cenie, jest po prostu przepyszny. Do tego starty ogórek, do tego sól, pieprz i świeżo wyciśnięty czosnek. To są po prostu smaki mojego życia, uwielbiam. Sałatka grecka to po prostu najlepszej jakości pomidory, papryka, oliwki, ja biorę i czarne, i białe, do tego ogórek, muszę też dodać cebulkę, ale ja akurat nie przepadam za surową cebulą. Wszystko kroimy, dodajemy oregano, sól, pieprz, odrobinę oliwy, po prostu doprawiamy to sobie do smaku i na koniec dodajemy delikatnie naszą tofetę. Ja lubię ją dodać na koniec, ponieważ nie chcę, żeby mi się rozwaliła w tej miejsce, ale to też jest oczywiście kwestia preferencji. No i o ile się nie mylę, zostaje nam ten gyros i słuchajcie, tutaj tak samo, w ogóle nie ma filozofii. Smażymy gyros. Jeżeli macie dużo marynaty, to po prostu na oleju z marynaty, jeżeli nie, po prostu dajemy trochę oleju rzepakowego i tak jak ja to lubię robić, to rzeczywiście zostawić gyros na patelni na kilka minut, potem odwrócić na drugą stronę i smażyć, czyli nie mieszać tego, nie rozwalać, tylko po prostu poczekać, aż on się tak trochę zwęgli, też lubię potrząsnąć sobie patelnią, no ale tak jak mówię, jest to po prostu banalny przepis. No i na koniec nie zostaje nam nic innego, jak skompletować nasz talerz, gdzie mamy cudowną sałatkę z tofetą, gdzie mamy gyros, gdzie mamy tzatziki i pitę, którą sobie podgrzewamy. No w przyszłości może bym zrobiła pitę sama, ale jeszcze nie doszłam do tego etapu. Jeżeli chodzi o deser, bo w taki letni, weekendowy dzień, bo umówmy się, to jest taki bardziej weekendowy jadłospis, nie może się obyć bez deseru. Słuchajcie, moja mama zrobiła ostatnio właśnie tartę z przepisów Kingi Paruzel. Jest to tarta bezglutenowa z masą budyniową i malinami. I po prostu jest genialna. I było to jedyne ciasto, które na imprezie rodzinnej zostało, słuchajcie, zjedzone jako pierwsze do spodu. Wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem, także Wam oczywiście ten przepis podlinkuję. No i na koniec czas na moją ukochaną sałatkę Cezar i do niej też warto się przygotować, bo najbardziej taka czasochłonna jest ta ciecierzyca. Ciecierzyca ma nam zastąpić kurczaka i słuchajcie, mój brat po raz pierwszy, kiedy próbował tej cieciorki, nie wiedząc w ogóle, co ja będę z nią robić, powiedział, że to smakuje jak kurczak. Więc ja cieciorkę oczywiście namoczyłam na noc, ugotowałam, możecie też użyć tej z puszki, ale ja wolę osobiście tutaj bardziej zero waste'owo podchodzić do tematu. I trzeba ją ugrillować. Najprostszy przepis na świecie. Tam mamy oliwę, tam mamy curry, tam mamy paprykę wędzoną, sól, pieprz. Wkładamy do piekarnika. Po 10 minutach przemieszamy. Kolejne 10 minut w piekarniku i słuchajcie, nasza kurczakowa czciorka jest gotowa. A jeżeli chodzi o samą sałatkę Cezar, to ja lubię ją w takiej wersji turbo zdrowej z jarmużem. Robimy banalny sos, który też jest z odrobiną jogurtu, który Wam wcześniej pokazywałam. Udało mi się po prostu stworzyć jakąś taką ciekawą mieszankę smaków, która moim zdaniem oddaje ten smak Cezara i bardzo, bardzo Wam polecam, żeby ją wypróbować. Jako dodatki dorzucam kapary, dorzucam awokado. Miałam akurat ochotę na trochę słonecznika. Całość mieszam, posypuję moją kurczakową cieciorką i jest to po prostu tak pyszna i tak satysfakcjonująca sałatka, że ja ją robię naprawdę mega, mega często. I jeszcze raz Wam przypominam, że na kanale Kuchni Lidla znajdziecie nasz wspaniały film, który nagrałyśmy właśnie z Kingą. Szykujemy dla Was śniadaniowe bowle i teraz, kiedy już dotrwaliście do końca, mogę Wam zdradzić, że Kinga zrobiła kaszę mannę z masłem orzechowym, także wykorzystałam mój ukochany składnik, oczywiście mam na myśli masło orzechowe, a ja przygotowałam różowy budyń na bazie kaszy jaglanej, też wszystko u nas z sezonowymi owocami, także link macie w opisie, zapraszam Was serdecznie, a teraz dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego filmu i do zobaczenia już za tydzień w piątek o 16:00, pa!